Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. W naszym programie czas już na informacje dnia. Zapraszam. Według opublikowanych przez francuskie MSW ostatecznych wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich Emmanuel Macron i Marine Le Pen zajęli pierwsze i drugie miejsce. Zmierzą się oni w drugiej turze. Te wyniki kontestują francuscy lewacy. Środowiska lewackie i anarchistyczne starły się z policją w Paryżu. W czasie niedzielnych zamieszek 9 osób zostało rannych, a ponad 140 zatrzymanych. Według oficjalnego komunikatu francuskiego MSW Emmanuel Macron zdobył 23,75% głosów. W ciągu roku zmieniliśmy oblicze francuskiej polityki. Wynik Marine Le Pen to 21,53% głosów. Szefowa Frontu Narodowego ostro zaatakowała Emmanuela Macron, z którym 7 maja zmierzy się w drugiej turze wyborów. Pan Macron nie ma żadnej koncepcji ochrony narodu francuskiego w obliczu islamskiego terroryzmu. Na trzecim miejscu znalazł się prawicowy konserwatysta François Fillon, uzyskując 19,91% głosów, a na czwartym miejscu lewicowy polityk Jean-Luc Mélenchon, 19,64% głosów. Uprawnionych do głosowania było około 47 milionów obywateli. Frekwencja przy urnach przekroczyła 80%. Rynki finansowe pozytywnie zareagowały na wyniki pierwszej tury francuskich wyborów prezydenckich, umacniając kurs euro. Europejskie rynki finansowe zaczęły ten tydzień z dużą ulgą. Dobry wynik Emmanuela Macron cieszy lewicowo-liberalny europejski establishment. Francja jest centralnym filarem Unii Europejskiej. Jest jednym z naszych krajów założycielskich i jednym z krajów, które wcielają i symbolizują wszystkie wartości, na których opiera się europejska integracja. Przewodniczący Juncker pogratulował mu wyniku. Félicité Emmanuel Macron pour ses résultats. Mówi rzecznik Komisji Europejskiej. Zadowolone są również Niemcy. Ten wynik jest dobry dla Francji, bo Macron ma odwagę i siłę wyprowadzić swój kraj z letargu. Mówi Sigmar Gabriel, szef niemieckiej dyplomacji. Przypomnijmy, że Emmanuel Macron pracował w dyplomacji, następnie na kierowniczych stanowiskach w bankowości inwestycyjnej Rothschilda. Stamtąd trafił do rządu socjalistycznego prezydenta François Hollande na funkcję ministra gospodarki. Rysuje siebie jako kandydat antyestablishmentowy, natomiast trzeba pamiętać, że to jest bankowiec, który pełnił funkcję ministra w rządzie socjalistycznym za prezydenturę Hollande'a. I to jest polityk, który zerwał ze swoją przeszłością, sprawił, żeby ta przeszłość została zapomniana. No i stara się pokazać jako nadzieja, taka proeuropejska nadzieja, która może powstrzymać Marine Le Pen w drodze po władzę. Niezadowoleni z wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich anarchiści i tak zwani antyfaszyści wywołali wczoraj wieczorem burdy w Paryżu. W stronę funkcjonariuszy poleciały butelki i petardy. Doszło do wybijania witryn sklepowych, szyb w radiowozach, ucierpiały też przystanki autobusowe. Służby musiały użyć gazu łzawiącego. 9 osób zostało rannych, a 143 zatrzymano. Do podobnych zamieszek doszło też w Lyonie, Bordeaux, Grenoble, Rouen, Toulouse i w Nantes. Za 2 tygodnie Francuzi ostatecznie zdecydują, kto będzie ich prezydentem. Czy Emmanuel Macron, czy raczej Marine Le Pen? Na razie sondażowym faworytem jest Macron, były minister w lewicowym rządzie Hollande'a, który nie zapowiada zmiany kursu w dotychczasowej polityce. Ipsos daje mu 62% głosów w decydującym starciu z Le Pen. Największym przegranym pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji jest François Fillon. Choć tylko nieznacznie wyprzedził lewicowego Jean-Luc Mélenchona, to jako jedyny wyraził chęć wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu państwa, ale nie w stylu rewolucyjnym, mówi historyk profesor Mieczysław Ryba. Likwidując Fillona, zlikwidowano też pewien wentyl bezpieczeństwa, reformy całego systemu w sposób ewolucyjny. I radykalizuje się, powiedzmy, przez to społeczeństwo. To znaczy, jeśli wygra Macron, to za 4, 5, 6 lat te nastroje niezadowolenia z powodów, powiedzmy, socjalnych, niezadowolenia z powodów zagrożenia terroryzmu islamskiego będą tylko rosły. Zdaniem analityka doktora Łukasza Jurczyszyna wyjście Macrona i Le Pen na prowadzenie nie jest zaskoczeniem. Ta konfrontacja, to zderzenie dwóch kandydatów, którzy reprezentują tak różne wizje kraju, przyszłości tego kraju i również przyszłości Unii Europejskiej.
no to nie było takie zaskoczenie. Myślę, że to, co zaskoczyło, to duża frekwencja. A ta rzeczywiście jest wysoka. W wyborach wzięło udział ponad 80% Francuzów. To pierwsze wybory we Francji odbywające się w warunkach stanu wyjątkowego, który wprowadzono po zamachu w listopadzie 2015 roku. W całym kraju bezpieczeństwa strzegło 50 tysięcy policjantów i żołnierzy. Wybory we Francji stały się przedmiotem wielu komentarzy politycznych. Mamy do czynienia z odwrotem tradycyjnych ugrupowań, które zdaniem politologa doktora Marcela Burdelskiego bardzo mocno pracowały nad własną kompromitacją. Elektorat Macrona to głównie młodzi ludzie, którzy szukają bezpieczniejszej Francji. Tu jest kwestia rozwiązania tych pilnych spraw związanych z emigracją, terroryzmem, kształtu przyszłej Unii Europejskiej. Do tych wszystkich problemów, czy roli też w polityce bezpieczeństwa NATO, czy kształtu funkcjonowania struktur bezpieczeństwa europejskiego. Kłopot w tym, że Macron nie zapowiada żadnych radykalnych zmian. Zasugerował nawet, że Francuzi muszą się przyzwyczaić do stanu zagrożenia terroryzmem. Starcie Macrona z Le Pen to starcie dwóch różnych linii politycznych, mówi dr Grzegorz Piątkowski. Le Pen oczywiście zbieżnie z naszą polityką stawia kwestie imigrantów, natomiast wszystkie pozostałe kwestie i też jej nie do końca zbadane, ale prawdopodobnie istniejące związki z Rosją, z Putinem, byłyby dużą przeszkodą dla Polski. Macron właściwie, dobrze oczywiście, że nie jest socjalistą takim jak ustępujący prezydent, natomiast jest kandydatem centrum, on będzie dalej prowadził politykę ciepłej wody w kranie. Można dostrzec pozytywne i negatywne elementy w programach obojga kandydatów. O tym też mówi Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Żaden, jak dodaje, nie jest dla Polski idealny. W jednych sprawach się zgadzamy z panem Macron. Kwestia NATO, kwestia Rosji. W innych sprawach się zupełnie nie zgadzam, jak kwestia wizji Unii Europejskiej. W sprawach imigrantów zapewne wiele przemyśleń pani Le Pen jest słusznych, a w kwestiach Rosji czy w kwestiach wyjścia z Unii, no tutaj pewnie znowu byśmy się nie zgodzili. Nie ma idealnego kandydata. Przed faworytem Macronem 2 tygodnie intensywnej kampanii może liczyć na silne wsparcie François Hollande'a, który już ogłosił, że na niego zagłosuje. W myśl zasady każdy byle nie z Frontu Narodowego. Poparcie dla Macrona zadeklarowali także inni dotychczasowi kontrkandydaci. Jego najpoważniejsi konkurenci François Fillon i Hamon, kandydat partii socjalistycznej, rządzącego jeszcze do tej chwili prezydenta Hollande, udzielili mu poparcia. Trzeci w wyborach Mélenchon, kandydat ugrupowań skrajnie lewicowych, oświadczył, że swoim wyborcom decyzję pozostawia, czyli nie poparł nikogo. Druga tura wyborów już za 2 tygodnie. Te wyniki mogą zmienić nie tylko kształt polityki we Francji, ale również nadać kurs przyszłej Europie. Premier Beata Szydło otworzyła polskie stoisko na największych targach przemysłowych świata, Hannover Messe 2017. Polska jest w tym roku krajem partnerskim wydarzenia, a na miejscu był nasz specjalny wysłannik Szymon Kozupa. Na targach w Hanowerze łącznie zaprezentuje się w tym roku około 200 polskich firm. To szansa nie tylko na nowe kontrakty, ale także okazja do promocji polskich innowacji na arenie międzynarodowej. Pierwszy dzień targów rozpoczął się od uroczystego otwarcia polskiego stoiska narodowego przez premier Beatę Szydło. Następnie szefowa rządu wraz z niemiecką kanclerz Angelą Merkel odbyła obchód po licznych wystawach branżowych. Dla Polski to jest ogromny zaszczyt, że możemy być krajem partnerskim tutaj na tych największych targach przemysłowych w Hanowerze. Rzeczywiście imponujące stanowiska, które mogłyśmy zobaczyć, imponujące pomysły, projekty, to jest przyszłość. To jest przyszłość naszej również wspólnej współpracy, którą mam nadzieję po dzisiejszym dniu, po tych targach będziemy mogli jeszcze bardziej zacieśnić. To bardzo dobry dzień dla współpracy polsko-niemieckiej, podkreśliła kanclerz Angela Merkel. Mnogość projektów będących efektem polsko-niemieckiej współpracy
współpracy sugeruje mi kontynuację naszych wspólnych osiągnięć gospodarczych, także w połączeniu z uczelniami. Następnie polska premier wzięła udział w inauguracji polskiego stoiska zaawansowanych technologii SciTech Poland. Jego twórcami są studenci wyższych uczelni w Polsce, których pracę doceniło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przyjechaliśmy z pojazdem Kropelka 2.0. Jest to pojazd zaprojektowany po to, żeby przejechać jak najdalej na jak najmniejszej ilości paliwa. Łazik marsjański, taki projekt zaprezentowali studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Łazik, a właściwie to, co my budujemy, to jest analog łazika marsjańskiego, czyli konstrukcja, która ma demonstrować pewne rozwiązania, które mogą być wykorzystane w łazikach, które polecą na Marsa albo na inne planety. Aby rozwiązania proponowane przez studentów mogły być zauważalne, niezbędne jest budowanie mostów między światem nauki i gospodarką, wskazywała premier Beata Szydło. Robimy wszystko, żeby te dwie dyscypliny w pewnym momencie ze sobą zaczęły bardzo mocno kooperować i to, co powstaje na uczelniach, w zaciszach gabinetów, ale też i w laboratoriach, w różnych miejscach, gdzie tworzą się fantastyczne, co możemy zobaczyć też tutaj na tych targach, pomysły, żeby potem trafiało do gospodarki. Służyć temu ma strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, której celem jest pchnięcie Polski na tory innowacyjności, mówił wicepremier Jarosław Gowin. To nie mogłoby się udać, gdyby polska gospodarka i mam nadzieję, że także w przyszłości światowa czy europejska gospodarka w większym niż do tej pory stopniu nie była oparta na dorobku polskich naukowców. Budowaniu współpracy między naukowcami i przedsiębiorcami służyć ma ustawa o innowacyjności, obowiązująca od 1 stycznia bieżącego roku. Polskie Stoisko Narodowe łącznie zajmuje około 1200 m2. Przez 5 kolejnych dni będzie otwarte dla zwiedzających z całego świata. Dla informacji dnia Szymon Kozupa, Hanower. Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie ustawy metropolitarnej. Mieszkańcy gmin objętych projektem mogli szczegółowo zapoznać się z projektem ustawy powołującej Metropolię Warszawską. Przez miesiąc organizowane były spotkania z mieszkańcami podwarszawskich gmin. Na stronie internetowej można było także umieścić swoją opinię w specjalnej ankiecie w sprawie powstania stołecznej metropolii. Projekt ustawy metropolitalnej Prawa i Sprawiedliwości zakłada, że stolica stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego. Objęłaby ona 33 gminy, w tym gminę Warszawa składającą się z 18 dzielnic oraz gminy okoliczne. W jedynym dotychczas referendum w tej sprawie przeprowadzonym w marcu w gminie Legionowo ponad 94% głosujących mieszkańców sprzeciwiło się ustawie. Frekwencja nie przekroczyła 47%. Legionowskie referendum, za którym stali politycy Platformy Obywatelskiej, odbyło się zanim na dobre ruszyły społeczne konsultacje. O przebiegu konsultacji mówi radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Figura. Oczywiście w całej Warszawie, w wszystkich dzielnicach Warszawy, jak i we wszystkich gminach, które potencjalnie miałyby stać się częścią metropolii warszawskiej, no, przebiegały różnie w zależności od miejsca. No, to były spotkania albo zamknięte, albo taka akcja uliczna, informacyjna połączona z wypełnianiem ankiet. Według warszawskiego ratusza w konsultacjach pojawiły się błędy metodologiczne i niespójne informacje. Konsultacje były przeprowadzone niewłaściwie, uważa wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Przekazywanie w tak fundamentalnej kwestii wiedzy mieszkańcom za pośrednictwem krótkiej ulotki dwustronicowej jest po prostu nie fair. Zakres informacji, który znajdował się na stronie, nie pokrywa się z tym, co my jako samorządy prosiliśmy o udostępnienie jako informacji. Jak dodaje, długo nie podawano informacji o sprawach organizacyjnych konsultacji. Nie było od początku informacji o tym, kiedy będą i w jaki sposób prowadzone ankiety wśród mieszkańców. Ta informacja pojawiła się dopiero tydzień po ogłoszeniu i startu samych konsultacji. Punkty, w których były prowadzone konsultacje, pojawiały się i znikały. Poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki wskazuje, czego obawiają się mieszkańcy gmin objętych projektem. Ubezwłasnowolnienie gmin, zabranie im samodzielności, możliwości decydowania o sobie, a także ingerowanie w finanse, plus koszty, które byłyby obciążeni. Myślę o kwestii podatków, usług, wielu aspektów takiego codziennego życia.
Reorganizacja finansów gmin na pewno będzie mieć miejsce, choćby po to, aby uwzględnić inwestycje infrastrukturalne o szerokim zakresie, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. I to jest obszar, który należy obywatelom wyjaśniać i przede wszystkim wypracować optymalną formułę, tak aby mieszkańcy poszczególnych gmin, które miałyby wejść do aglomeracji warszawskiej, nie mieli przekonania, że czy przeświadczenia, że to się odbywa kosztem jakości ich życia. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin zapowiedział, że w tym tygodniu konsultacje społeczne zostaną podsumowane. Kierowcy w całym kraju mogą bez wychodzenia z domu sprawdzić, ile punktów karnych zebrali za wykroczenia drogowe. Dziś rusza darmowa internetowa usługa przygotowana przez Rządowy Centralny Ośrodek Informatyki. Do tej pory każdy kierowca, aby sprawdzić swoje punkty karne, musiał iść na komendę policji. Od dziś można to zrobić będąc w domu i korzystając z darmowej usługi internetowej. Ustalenia w domowych pieleszach, tak, za biurka, w papciach, ile ma się tych punktów naprawdę, no z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ponieważ będziemy bardziej ostrożni, mając właśnie świadomość, ile nam jeszcze tych punktów można dopisać. Mówił dr Cezary Tatarczuk, były komendant policji na Pomorzu. Aby jednak skorzystać z e-usługi, trzeba mieć profil zaufany, czyli elektroniczne narzędzie do potwierdzenia tożsamości. Aby to zrobić, należy zarejestrować się na stronie pz.gov.pl, a później odwiedzić specjalny punkt i tam osobiście potwierdzić swoją tożsamość. Można też założyć profil zaufany bez wychodzenia z domu, korzystając z zewnętrznego dostawcy tożsamości. Obecnie z takiej opcji mogą skorzystać klienci poszczególnych banków. Ja ten profil i tak mam, więc dla mnie to nie ma problemu. Znaczy utrudnieniem jest to, że trzeba go, prawda, potwierdzać w urzędzie, więc to jest trochę chodzenie, ale to jest raz na jakiś czas, więc myślę, że ogólnie to jest na plus. Jak mówią sami kierowcy, możliwość sprawdzenia w internecie punktów karnych to dobra idea. To jest dobry pomysł, bo wydaje mi się, że do tej pory nie było to jakoś w pełni pod kontrolą kierowcy. No, może być po prostu bardziej przejrzyste. Nie jestem za tym, żeby była możliwość kontrolowania swoich punktów karnych. Najczęściej punkty karne otrzymujemy za przekroczenie prędkości. Co zatem należy zrobić, aby na polskich drogach było znacznie mniej wypadków? W ogromnym stopniu decyduje o tym kultura jazdy. Świadomość przestrzegania zasad ruchu drogowego, kultura jazdy, myślenie o innych uczestnikach ruchu drogowego, to wszystko się w bardzo dużym stopniu liczy. Oczywiście kolosalne znaczenie w tym zakresie ma infrastruktura drogowa, ale ona się z roku na rok w naszym kraju coraz bardziej poprawia i to widać właśnie po statystykach choćby wypadkowości i kolizyjności. Kolejna prowokacja wobec ministra środowiska, profesora Jana Szyszki. Nieznani sprawcy uszkodzili drzewa na należącej do szefa resortu środowiska stacji badawczej w Tucznie. Nieznani sprawcy wycięli drzewa z prywatnej działki ministra środowiska profesora Jana Szyszko w Tucznie, na której mieści się stacja badawcza. Ktoś wyciął świerki. Okazało się, że z wyciętych przewróconych 7 świerków. Reszta świerków jest ponadcinanych, no zostały po prostu zniszczone te drzewa. Mówi pani Bożena, która opiekuje się stacją badawczą w Tucznie. Łącznie uszkodzono 33 drzewa. Policja już prowadzi śledztwo w tej sprawie. Prowadzimy postępowanie w kierunku artykułu 288 kodeksu karnego, to jest uszkodzenie mienia. Wcześniej w tym miejscu zniszczona została pracownia szefa resortu środowiska. Prowokacja ta ma najprawdopodobniej związek z obecnie trwającymi pracami w Sejmie na rzecz ochrony przyrody, ocenia minister środowiska profesor Jan Szyszko. To już druga próba wandalizmu. Pierwsza była w końcu ubiegłego roku, a mianowicie wtedy włamano się do stacji badawczej, wyciągnięto trofea myśliwskie, połamano je, a w stacji zostawiono zakrwawioną siekierę. Jest to próba wywierania pewnej presji na moją osobę za to, że staramy się działać na rzecz polskiej ochrony przyrody. I to już wszystko na teraz, a dziś przekażemy Państwu jeszcze wiadomości o godzinie 21:20. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.